Właściwie to tytuł dzisiejszego filmiku jest sporym niedopowiedzeniem, dlatego że rysunek będzie podzielony na cztery części. Jeden kwadracik wykonam ołówkami akwarelowymi, jedną ołówkami zwykłymi, jedną kredkami akwarelowymi, a jedną kredkami zwykłymi. Kiedy tylko zobaczyłam propozycję wykonania takiego wyzwania w jednym z komentarzy, oczywiście Wam go tutaj wkleję, to wiedziałam, że chcę to zrobić. Po co robić w ogóle tego typu wyzwania? Powiem Wam, że rysowanie takiego rysunku, że każda część jest inną techniką, daje nam dużo większą świadomość różnic pomiędzy tymi technikami i pozwala lepiej w przyszłości dobrać nam technikę do czy tematyki rysunku, czy do emocji, jakie chcemy uzyskać na tym rysunku. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czym będzie różnił się rysunek wykonany ołówkami, a szarymi kredkami, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. I muszę też zaznaczyć, że tematykę tego filmiku tym razem w 100% wybrali widzowie. I nie mam na myśli tylko techniki, ale też osobę, która jest na tym rysunku. Jak wiecie z moich poprzednich filmików, bardzo często podkreślam, że na rysunkach hiperrealistycznych genialnie wyglądają twarze, po których spływa woda. I na mojej grupie na Facebooku, czyli na Elfoczka, gdzie można publikować swoje rysunki, zapytałam Was, czy znacie może jakąś scenę z serialu, czy teledysku, czy filmu, gdzie właśnie po twarzy bohatera spływa woda. I jestem Wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna za naprawdę dziesiątki fantastycznych propozycji. Aż nie wiedziałam, co wybrać, tyle ich dostałam. I ostatecznie zdecydowałam się na scenę z serialu Patrick Melrose, gdzie główną rolę gra Benedict Cumberbatch. I powiem Wam szczerze, że ja tego serialu nie oglądałam. Zaczęłam oglądać pierwszy odcinek i jakoś po prostu mnie nie wciągnął. Jest mnóstwo fajnych seriali, a ja chciałabym wybrać sobie tylko te najlepsze, no i akurat ten mnie nie wciągnął. Ale mimo to wydaje mi się, że psychika głównego bohatera jest na tyle rozchwiana, że takie podzielenie jego twarzy na cztery części może być takim ciekawym odzwierciedleniem jego problemów psychicznych. Wydaje mi się, że ktoś, kto polewa sobie głowę whisky siedząc w wannie ubranym w garnitur, to może mieć jednak problemy z psychiką, aczkolwiek nie oglądałam tego serialu, więc nie mam pojęcia, czy tak jest faktycznie. Jeżeli ktoś oglądał, to możecie mi zdradzić, czy może jednak powinnam dooglądać ten serial, czy nie. Ale okej, pierwszą techniką, jaką sobie wybrałam, były ołówki akwarelowe. I powiem Wam, że kiedy tylko zaczęłam rysować tymi ołówkami akwarelowymi, to zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ja tak rzadko stosuję tą technikę. Ona się okazała doskonała, bo z jednej strony mamy wszystkie zalety ołówków, czyli możliwość ich rozcierania, możliwość bardzo łatwego wymazywania błędów oraz zalety technik akwarelowych, czyli na przykład bardzo szybkie zrobienie akwarelkowego tła czy takiego podkładu. Dzisiaj korzystałam z ołówków Faber-Castell, to był jeden z moich najnowszych nabytków, które sobie zamówiłam. I powiem Wam, że te, które mam, są przepięknie wykonane. Trzymając je w dłoni, mamy wrażenie, że one są większe od zwykłych ołówków i takie bardziej solidne. Możecie sobie tutaj zobaczyć na przebitkach, jak one są pięknie wykonane. I naprawdę rysowanie nimi to była po prostu czysta przyjemność. Później przeszłam do kredek akwarelowych i mam nadzieję, że widzieliście już odcinek, na którym porównywałam kredki akwarelowe z kredkami zwykłymi, a jeżeli nie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go sobie nadrobić. I przechodząc do kredek, zauważyłam główną różnicę pomiędzy kredkami i ołówkami. Otóż, ołówki mają jednak jeden odcień, a w przypadku kredek, nawet gdy korzystamy z zestawu szarości, to mamy odcienie. Niektóre szarości są ciepłe, niektóre są zimne. I o ile te zimne naprawdę są bardzo zbliżone odcieniami do ołówków, o tyle te ciepłe już nie. One się bardzo mocno wyróżniają na tle ołówków. Niestety zorientowałam się dużo za późno. I niestety połowa tego rysunku jest w takich dużo cieplejszych odcieniach. Ale mówię, być może w jakiś dziwny sposób pasuje to do tematyki dzisiejszego rysunku, więc może nie jest to aż tak do końca źle. W każdym razie powiem Wam, że te brzegi poszczególnych ćwiartek starałam się w jakiś tam sposób ze sobą blendować i no, minimalnie wyjeżdżałam poszczególnymi technikami za linię, żeby po prostu jak najbardziej ukryć przejścia pomiędzy tymi technikami. Ostatecznie te przejścia są i tak bardzo mocno widoczne, ale no tak jak mówię, ponownie mam dziwne wrażenie, że być może w jakiś tam sposób pasuje to do tematyki dzisiejszego rysunku.
Kiedy skończyłam fragment rysunku wykonany technikami wodnymi, przeszłam do ołówków, no takich suchych, zwykłych. I powiem wam, że szalenie brakowało mi tej możliwości wzięcia pędzelka i rozmycia sobie wszystkiego wodą. Naprawdę po takim bardzo przyjemnym rysowaniu technikami akwarelowymi, nagle przejście do takich zupełnie suchych było jednak dosyć, no, dosyć nieprzyjemne. Jeżeli chodzi o rysowanie ołówkami, to ja oczywiście przygotowałam na ten temat mnóstwo filmików i znajdziecie je w podlinkowanej playliście. A jeżeli zapomnę podlinkować, to mi na pewno ktoś przypomni, żebym podlinkowała. I cóż, wiele razy wspominałam o technikach rysowania ołówkiem, ale może tutaj szybko powtórzę, że warto używać całego spektrum ołówków, czyli zarówno miękkich, jak i twardych, bo taka kombinacja pozwala uzyskać efekty hiperrealistyczne czy fotorealistyczne. Ja bardzo lubię zaczynać od ołówków miękkich i później stopniowo przechodzić do ołówków twardych, bo taka kolejność sprawia, że dużo łatwiej wypełnić te mikroskopijne pory w papierze i po prostu uniknąć takich jakby prześwitów, które jednak odbierają tego fotorealizmu z rysunku. Więc jeżeli podoba wam się taki efekt zdjęciowy, taki bardzo gładki, gdzie nie ma prześwitów papieru, to właśnie polecam tą kolejność. Warto też zaznaczyć, że jeżeli na rysunku są jakieś elementy białe, to dobrze jest od razu odświeżać te elementy gumką do mazania i w ogóle czyścić sobie gumkę na osobnej kartce, bo później, kiedy już ołówek za bardzo wniknie w kartkę, to może być usuwanie troszeczkę niemożliwe. Oczywiście w przypadku wszystkich czterech ćwiartek na samym końcu korzystałam z białego żelopisu, bo to jest naprawdę świetna metoda na uzyskanie jeszcze większego realizmu i na poprawienie takiej ogólnej estetyki rysunku. I cóż, a na samym końcu przeszłam do kredek zwykłych i ponownie znajdziecie na moim kanale mnóstwo materiałów na ten temat. Najczęściej pojawiające się pytania dotyczą tego, jakie wybrać kredki, więc naprawdę serdecznie zachęcam was do tego, byście zobaczyli wielkie testy kredek, gdzie testuję aż 36 różnych zestawów, takich najbardziej popularnych i gdzie po prostu wymieniam wady, zalety, twardość, cenę i inne elementy istotne przy wyborze kredek. Także naprawdę bardzo zachęcam. Jeżeli chodzi o rysowanie kredkami, to no jak wiecie, wykonałam nimi mnóstwo portretów w ostatnim czasie, więc także znajdziecie różne tutoriale na rysunki hiperrealistyczne, wykonane zarówno najdroższymi kredkami, jakie mam, czyli polichromosami, jak i jednymi z moich ulubionych kredek, czyli zestawem Krico, który kosztuje, uwaga, 15 zł, a należy do moich naprawdę faworytów. I cóż, gotowy rysunek wygląda tak, jak wam się w tym momencie wyświetla na ekranie. Koniecznie dajcie mi znać, która z tych ćwiartek, która z tych części podoba wam się. Cztery części to ćwiartka, tak? Cztery części to jest ćwiartka. Tak. Która z tych ćwiartek podoba wam się najbardziej? Powiem wam tak na sam koniec, że faktycznie wykonanie tego rysunku sprawiło,